W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie sprawnego funkcjonowania bez komputerów. Gdy przenosimy dane z jednego urządzenia na inne, niezbędna okazuje się pamięć USB, zwana potocznie pendrive'em. Obecnie przenośne pamięci USB mają różne pojemności i coraz wymyślniejsze obudowy. Zawitaliśmy do firmy Wilk Electronic, gdzie podpatrzyliśmy, jak w łaziskach górnych powstaje model GoodRAM Edge. Zanim rozpocznie się produkcja pendrive'a, następuje weryfikacja jego głównego elementu składowego, czyli układu pamięci. Przechowuje on informacje, umożliwiając w ten sposób przenoszenie danych. Tacki z układami pamięci umieszczane są w specjalnym testerze wyposażonym w komorę grzewczą. W jej wnętrzu sprawdzane są pod kątem poprawności działania. Poddanie ich działaniu temperatury rzędu 120 stopni Celsjusza symuluje pracę układu przez 5 lat. Weryfikacja trwa kilkanaście godzin i w tym czasie układy pamięci nie mogą utracić zapisanego w nich wzorca danych. Zweryfikowane układy muszą zostać posortowane ze względu na wynik. Maszyna oddziela pamięci, które przeszły weryfikację, od pozostałych. Po weryfikacji układy przenoszone są na linię produkcyjną. Obwody drukowane w formie panelu umieszczane są w kontenerze. Za jego pośrednictwem przekazywane są na linię montażową. Pojedyncze panele podawane są do maszyny, w której odbywa się nadruk pasty lutowniczej. Pasta jest spoiwem, które połączy obwód drukowany z komponentami elektronicznymi. Warto wspomnieć, że jakość nadruku zależy od konsystencji pasty. Aby ją uzyskać we wnętrzu maszyny, utrzymywana jest odpowiednia temperatura i wilgotność. Aby mieć pewność, że pasta jest właściwie nakładana, pracownik wyrywkowo kontroluje jakość nadruku. Używa do tego mikroskopu z 40-krotnym powiększeniem obrazu. W kolejnym etapie następuje montaż powierzchniowy pierwszych komponentów elektronicznych. Są to tak zwane elementy pasywne, czyli rezystory i kondensatory. Ich zadaniem jest regulowanie i filtrowanie napięcia elektrycznego w układzie elektronicznym. Ponieważ ich rozmiary to zaledwie dziesiąte milimetra, muszą być podawane ze specjalnych taśm. Maszyna posiada obrotowe głowice, które wyposażone są w maleńkie dysze. Z ich pomocą w ciągu jednej minuty na płytce montowanych jest aż 886 maleńkich elementów. Drugi rodzaj to komponenty aktywne, czyli takie, które przetwarzają dane. Są to m.in. testowane na początku układy pamięci. Maszyna automatycznie pobiera je z tacki i umieszcza na obwodzie drukowanym. Jednocześnie pamięci poddawane są kontroli wizyjnej przez specjalne kamery. Gdy komponenty są zamontowane, po obu stronach paneli można przystąpić do lutowania złącza USB. Dzięki niemu pendrive będzie podłączony bezpośrednio do komputera, bez użycia dodatkowych akcesoriów. Złącze USB jest lutowane w sposób automatyczny. Dzięki temu kompletna płytka schodzi z linii co 7 sekund. Po montażu powierzchniowym panele wyrywkowo poddawane są kontroli. Zadaniem pracownika jest sprawdzenie poprawności ułożenia komponentów elektronicznych. Teraz panele wjeżdżają do pieca. Pod wpływem temperatury 230 stopni Celsjusza pasta rozpływa się. W ten sposób
zespala ułożoną elektronikę z płytką. Po schłodzeniu, w ostatniej sekcji, pasta tworzy już trwałe spoiwo. Panel, czyli wnętrze naszego pendrive'a, jest gotowe. Zanim zostanie podzielony na poszczególne egzemplarze, złącze USB jest znakowane. Laserowo wypalane jest na nim logo firmy oraz pojemność urządzenia. Czas na programowanie pendrive'a. W wydzielonym pomieszczeniu wgrywana jest do niego konfiguracja. W momencie podłączenia poinformuje system operacyjny komputera, jaka jest pojemność pendrive'a, a także uwidoczni zawarte na nim dane. Obudowa może być wykonana z różnych materiałów, jak plastik, drewno, silikon czy anodyzowane aluminium. Po zamontowaniu obudowy niemalże gotowe pendrive'y trafiają na stanowisko laserowania. W zależności od typu produktu na obudowę laserowo nanoszona jest pojemność, logo oraz nazwa modelu. Klient, zamawiając dany model, może umieścić na nim niemalże dowolny nadruk. Gotowe pendrive'y umieszczane są w specjalnych opakowaniach. Wykonano je z bardzo wytrzymałego plastiku, który zabezpieczy urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Na koniec opakowania są zgrzewane. Polski pendrive jest gotowy. Teraz pozostaje nam tylko zastosować się do zasady plug and play, czyli podłączyć go do komputera i dowolnie z niego korzystać.